Patryk, pokonujemy GKS Katowice i zanim o samym meczu, to chciałbym Cię o podejście mentalne do tego spotkania zapytać, bo to chyba było dosyć istotne. Wyczyściliście już głowy po tej porażce z Krakowią, czy cały czas siedzi to jeszcze w Waszych głowach? Znaczy, no na pewno graliśmy w tym sezonie o Mistrza Polski, nie udało się i wiedzieliśmy, że musimy podejść skoncentrowani na ten mecz. Chcemy przede wszystkim dla kibiców ten medal zdobyć, bo jakikolwiek medal to zawsze jest coś I wiadomo, że ten półfinał nie poszedł po naszej myśli, ale chcemy, jakkolwiek możemy zmazać tą plamę. Z jednej strony na pewno ciężko na tą rywalizację było Wam wyjechać, no bo wiemy o tym, że cele były zdecydowanie większe, ale z drugiej strony taka okazja do szybkiego zrehabilitowania się i przynajmniej takiego lekkiego osłodzenia sobie tego sezonu. No tak, no zawsze to jest lepiej ostatni mecz wygrać sezonu niż przegrać. Dlatego zrobimy wszystko, żeby ten właśnie ostatni mecz był po naszej stronie. No zobaczymy. To tak naprawdę wynik 5-1, ale wcale to nie był łatwy mecz. Jutro jest nowy dzień i chcemy, żeby było 2-0. Nie był to łatwy mecz, szczególnie ta trzecia tercja, mimo że wynik na to nie wskazywał, trochę nerwowo, ale zanim o niej, to chyba bardzo ważny początek, bo ta szybko zdobyta bramka, mocno napieraliście, graliście agresywniej, no i to przynosiło efekty. Tak, no zdecydowanie dzisiaj było strasznie dużo kary. I ciężko było gdzieś ten rytm złapać. Mało graliśmy w swoich piątkach 5-5, bo cały czas to osłabienie, jak nie osłabienie, to przewagi. I to też jest straszne takie, że wybija troszkę z rytmu, ale fajnie. Dzisiaj te przewagi całkiem nieźle wyglądały, daliśmy w nich gole i to najważniejsze. Znasz dobrze zespół GKS-u Katowice. Wiadomo, że on się trochę zmienił od tego momentu, kiedy ty w nim grałeś. Twoim zdaniem tą rywalizację uda się zakończyć w 3 spotkaniach? Czy ten dzisiejszy wynik mógłby być trochę mylny? No ciężko powiedzieć, tak jak mówiłem, było 5-1, a wcale ten mecz nie był taki łatwy. Gieksa na pewno się nie położy przed nami. My chcemy zrobić wszystko, żeby to się skończyło 3-0, ale oni też na pewno chcą wygrywać. To jest tylko hokej. My będziemy dążyć do tego, żeby jak najszybciej to skończyć.